I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Jak widać, przygotowania pełną parą. Oczywiście, że tak. To jest mój koleżka. Tak go mamusia tu wystylizowała, nie? No. Jemu się podoba, nie? Tak. Fajnie, fajnie, jemu się podoba. Kurczę, chyba trzeba okulary ubrać. Takie tam oficjalne imprezy są, wiecie, w takich strojach. Najlepiej to są takie grillowe, jak ostatnio byliśmy. To jest super strój, wtedy się ubiera koszulkę, prawda? I jakieś tam... Dobrze, że... Trochę taki wiaterek jest, no to jest fajnie. Bo jakby nie było wiaterku, to by było kurczę strasznie. Nie, Igorku? No, to było strasznie. Chcę wam się jeszcze tutaj powiedzieć, że te buty to jest najlepszy zakup ostatnich moich. One są z firmy Gino Rossi i normalnie już zrobiłem na niej, zrobiłem w nich jedną imprezę. Teraz idę na drugą i normalnie cała impreza, kurczę, od godziny 11 chyba do godziny ostatnio była 22 bodajże, były chrzciny i kurczę, w ogóle mi noga nie bolała. Także super, te buty są eleganckie. A kupiłem ostatnio sobie takie... kurczę, tak, gdzieś z jakiejś tam firmy, nie wiem, tylko wystarczyło ubrać na nogę i już czuć było, że kurczę bolały. Także polecam naprawdę, jakby ktoś chciał sobie zakupić, to są bardzo fajne buciki. Bo tak szczerze mówiąc, żeby, wiecie, bawić się cały dzień, kurczę, na weselu na przykład, czy tam tak jak my ostatnio na chrzcinach, to normalnie... muszą być buty bardzo dobre, wiecie, kobieta to sobie weźmie, ubierze tam buty na długim obcasie, a później sobie zmieni na jakieś, tak jak Ewa ostatnio sobie zmieniła, na jakieś tam zwykłe, normalne buty i ten. I sobie przetańczyła jakoś, nie? A ja sobie ubrałem tamte kiedyś tam, też nie był, nie wiem ile one tam kosztowały tamte. W każdym razie... Tylko wystarczyło, że ubrałem, wyszedłem na podwórko i kurczę, już mnie podeszła bolała. Już wiedziałem, że to będzie tragedia, nie? A te ubrałem, one co prawda mają tu jeszcze dodatkowo, ale tamte też miały wkładkę, nie? Znaczy miały, dokupowaliśmy wkładkę. I tutaj też jest dokupiona ta wkładka i super anckie. Spójrz mi tutaj, bo ja tutaj mam duże rzeczy, Ewy buty, tak jak mówiłem wcześniej, te buty to wiecie, oni tam dziewczyny zmieniają sobie, a ja sobie nie mogę zmienić, bo ja mam dobre buty. Ładna pogoda jest, tutaj jest materac, bo wczoraj tutaj fikołki robili, salta i inne rzeczy i potrzebny był do tego materac. To tak wygląda, moja Dominiczka tak wygląda, mój Igorek tak wygląda, Igor, a ja to wiecie jak wyglądam. Tak. Oczywiście. Wszystko. Stawiliśmy żelazko na gazie przecież jeszcze. No. Igorku, masz pasy? Mam pasy. Chyba na wszystkie czerwone trafimy dzisiaj. Naprawdę, już tam staliśmy, tu stoimy. Thank you.
Mikołaju, ja Ciebie czczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zapraszam. Ducha Świętego. Pogoda, moi drodzy, wymarzona na chrzciny, na komunię w ogóle i na takie uroczystości kościelne. Bardzo jest pogoda, bardzo ładna. Koleżka mój tutaj jest. Ewka gdzieś poszła. Aha, tam są. Dobra, to ja idę do nich. Musimy zabrać jakiegoś dżentelmena, ale żadnego nie widzę. Ja. Kogo? Bo oni pewnie jeszcze nie wyszli z kościoła. Ale zaskok taki, że są. Co? Matka, bo no? No. To jutro idę do tobie, no. A. I nie idę do szkoły. Dojeżdżamy, moi drodzy, na salę. Tutaj jest ta salika, salka po lewej stronie. Donia tu była na tym. Na balu. Donia tu była na balu ośmioklasisty, tak? Ósmoklasisty, no. Tak. To jest pięknie. Tu jest sala bankietowa Manhattan. Grubo. Będzie grubo, moi drodzy, Manhattan. Będziemy na Manhattanie, będzie grubo. Aha, bo ty zamykałem. Siema. Siema. Cześć. Ładnie pachnie. Ubóstwiam takie zapachy pysznego, wspaniałego, cudownego jedzenia. Tutaj będzie DJ-ka. Dobra, czyli ja mogę być tutaj i tutaj i tutaj, tak? Dobry zrazik? Dobry. Mhm. Fajnie. Goodbye.
robimy kawę rozkuszalną bez mleka. Cukrzymy. No tak, pojedzone. Jedzonko bardzo dobre. Trzeba zobaczyć, czy pogoda się nie zepsuła. Pogoda się nie zepsuła. Za mną jest ten lokal. Bardzo przyjemnie tam jest, klima jest, także nie ugotujemy się. No i ogólnie jest na props na razie. Na razie jest na props. A tutaj jak się wchodzi, jest takie lustro, żeby każdy widział, jak wychodzi, w jakim stanie wychodzi. To wtedy ma jasność sytuacji. Taką dekorację sobie tutaj zrobiłem, że aż szkoda zjeść. I ona tu sobie stoi i stoi. Myślisz tutaj? Nie, ja muszę... No to jest właśnie podobno dobre, wujek mówi. To jest trochę byle. Tyle wystarczy. Proszę. Ja wiem, nie muszę. Wszystko jest dobre. Dwa. Czego nie, co nie wejdzie? Wózek nie wejdzie? No wejdź. Co oni tutaj do was mówi wejść? Ja już wiozłam. Nie wejdzie. Ja już wiozłam, ale nie pamiętam, w jaki sposób składałam. Tak, nie. No. Jedziemy do domu już. Tylko zapakują wózek dziadkowi. Ej, kurde, ale... Zamknął się? Zamknął się, weź, wyjechali. Pa, pa.